Witam z tej strony, Kaziosowo, to jest kolejny odcinek z Football Managera. Na wstępie chcę sobie zrobić zapis, bo muszę to nagrywać już 8 raz z kolei. Ostatnim razem jak nagrałem cały odcinek, spokojnie nagrał się cały odcinek, ale przy wychodzeniu nie nacisnąłem zapisu. Nacisnąłem anuluj, bo pomyślałem, że się zapisało i dopiero po chwili sobie przypomniałem, że ja zapisałem, ale przed meczem z Liverpoolem, który dzisiaj sobie rozegramy. No i to było takie... Nie? Potem anuluj, żeby szybko zdążyć zapisać. I nie udało się niestety zdążyć zapisać, więc muszę to nagrać jeszcze raz. W ostatnim spotkaniu, po nagraniu, przegrałem z Liverpoolem, z tego co pamiętam, chyba 3-0. Wygrałem później w lidze z Tottenhamem. Czekajcie, nie z Tottenhamem, ale wiem, że wygrałem w lidze następny mecz z Watfordem, o. Z Watfordem miałem kolejny mecz. Okej. Muszę to niestety nagrać jeszcze raz, więc tyle. Dobra, jestem trochę zmian zrobili względem poprzedniej wersji FMA, bo jest teraz patch 3.0. I na przykład tutaj tego nie zauważymy, ale przy informacji przedmeczowej i potem po meczowej jest zmieniona trochę GUI, w sensie przy tej informacji ogólnej, czy jak macie zestawienie spotkań. Mogę to pokazać w sumie na lidze. Nie wiem, czekajcie, jakoś to mogę pokazać. Kupiliśmy sobie Kacpera Schmeissla z Zenitu, ponieważ potrzebowałem bramkarza. Jak widzicie, jest dobrym bramkarzem, bo 3,5 gwiazdki, więc już... więc jest to dość dobry bramkarz. Na razie nie na... Nie. Jest to wpływowy zawodnik. Na razie nie jest jakimś... w jakiejś grupie społecznej, jest na razie w grupie społecznej pozostali. Szybko się raczej do centralnej przeniesie. Tutaj oczywiście zawodnicy, których skautowałem, raczej ich nie kupię. Dembele też jest dość dobrym zawodnikiem. Tutaj Rashford jeszcze. O, wiatr dość mocny, więc z góry przepraszam, jeżeli słyszycie to wszystko, ale no jest dość zimno na dworze i wiatr jest. W międzyczasie chcę powiedzieć, że była przerwa, ponieważ zachorowałem. Już nawet swoje te kaszle jeszcze co jakiś czas. Mam nadzieję, że to mi przejdzie, bo jak to się będzie długo utrzymywać, to będę musiał iść do szpitala prawdopodobnie. Mam nadzieję, że nie będę musiał iść, bo to jest trochę denerwujące. Wybranie zespołu w sumie jest niepotrzebne w tym momencie. Nie wiem, po co to klikałem. Dobra. Zróbmy tą konferencję prasową. Tutaj oczywiście po stronie menedżera. Okej. Tom Pulis nie udokumentował tych plotek. W międzyczasie przestawię na kontratak i ustawię na nowo skład. Jest Pickford, ale dlaczego Pickford? Przecież mamy tego naszego... Co on jest? A jest na ławce, po prostu usiadł. Miejmy mu z ławki, przenieśmy go na pierwszy skład.
Okej, oczywiście odrzucam zawsze konferencję prasową związaną z przedstawieniem zawodnika. Jakoś tak nie czuję się na siłach, żeby przedstawiać zawodników. Średnią ma lepszą nasz bramkarz, ale chcę go wstawić w jego Kacpra. Dobra, w sumie powiem wam szczerze, dziwi mnie to, że dalej są te ścinki FPS-owe podczas symulacji. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Możliwe, że tym, że ja mam RAM dość wolny, albo czymś innym, bo mam niskie częstotliwości, 1133 mam RAM, bo taki posiadam, taki posiadałem też wcześniej. Cały czas w sumie taki posiadałem, czy to jest właśnie spowodowane czymś innym, ale... Kto wie? Dobra. Ja robię cięcie i spotkam się przed samym spotkaniem, bo to symulacja troszkę denerwuje. Tak więc do zobaczenia. Za chwilę. Dobra. Zagramy sobie w składzie. Kacper Schmeissel, Holgate, Vuklenovic, później Diallo, Lengert, Davies, Bentaleb, Kalieri, Sirgusson, Oneguru. I Bernardinho, na własną siądą Pickford, Sakai, Lerma, Sandro, Hubs, Mascherell i Stacey. Jeżeli chodzi o drużynę Liverpool, zagra w takim składzie, jak widzicie. Garbara usiądzie na ławce z zawodników znanych mi bardziej. Isai, Kan, no dobra. Skład sobie w sumie możecie przejrzeć oczywiście. Liverpoolu, pauzując przed parę sekund wcześniej zwycięstwa w tym meczu asertywnie. I tu jest pierwsza zmiana, jeżeli chodzi o GUI. Teraz możecie wybrać sobie adres, po prostu nie musicie wybierać. Wcześniej trzeba było wybierać, zrobić tak wybór składu. Później wybieraliście komu i co. Teraz macie po prostu już ikonki osobno. Możliwe, że to jest spowodowane właśnie tym, że osobom niektórym to przeszkadzało, że trzeba było po prostu ręcznie to wybierać. Zagramy sobie na 2D z racji takiej, że ostatnio mi FPS-y spadały. Na kontrataku, no zacznijmy. Mecz derbowy. Okej. Okay. Przegraliśmy wtedy to 1-0. Zobaczmy. Moulin, Keita, Hendricks, Nagolan, Keita. Hendricks, Robertson, Coutinho. Schmeissel i mamy rzut rożny. Miał, był rzut rożny czy spalony? Bernardinho, Kalieri. Mamy rzut rożny. Kalieri wykonuje dośrodkowanie, Bentaleb, Kalieri, Bentaleb, Davies, Holgate i kolejny rzut rożny. Tak troszkę mało gadam, ale to tak spowodowane jest tym, że byłem chory, no i nie przyzwyczaiłem się jeszcze do ciągłego nagrywania. Nagram prawdopodobnie odcinki z Wolfensteina jednym ciągiem, aż jednym ciągiem, można powiedzieć ciągiem, ale to bardziej takim, że po prostu nagram sobie. No i dwa odcinki może będą, niestety tracimy bramkę, Salah nam strzela bramkę. Też kolejna zmiana, że nie ma już przycisku do przesyłania bezpośredniego. Możliwe, że usunięto możliwość przesyłania bezpośredniego ogólnie z gry, bo nikt z tego nie korzystał. Bernardinho, Moulin, czekać analiza, jest więcej zmian do przeprowadzenia. Pewnie jest daleko od bramki. No i coś miałem do powiedzenia. Nie pamiętam już, ale wiem, że coś było takiego. Aha, że nagram po prostu już to w ciągu. Tak samo planuję chyba nagrać przynajmniej do końca sezonu tutaj 17-18. Przed wstawieniem tego odcinka, możliwe, że będzie po wstawieniu nagrywał, ale zobaczę. Jak się będę czuł, jak będę miał jaki by to miał nastrój po tych dwóch spotkaniach z Sejną.
Nie jestem zadowolony z waszej postawy w tym spotkaniu. Sandro wejdzie, a tu wejdzie. To może wyjść Holgate. O, jest okej. Tylko zmieńmy na kontrolę, bo na ofensywę w sumie ustawię. Nie. Ej. To zmieniłem przecież na Sandro. Nie wiem dlaczego się nie zmieniło, może jakiś błąd. W salach daleko od naszej bramki. Daleko nad bramką, nie wiem jak to nazwać. Dawid, no i Dawid, czerwona kartka. Będzie tydzień bez wypłaty, albo przynajmniej informacji o tym. O słabej grze, bo naprawdę widać, że nie chce im się wygrać tego spotkania. Coutinho. Delight. Alexander. Robertson. Keita. Holgate. Sakai. Nieporozumienie z naszego obrońcy z bramkarzem i tracimy bramkę po błędzie. Dialog, który podał do naszego bramkarza, który nie wyłapał tej piłki i przybiegł szybciej zawodnik Liverpoolu. No i niestety tracimy bramkę. Nie wiem dlaczego stroju nie ma Liverpoolu. Cubs wejdzie. Zmiana. Powinien być raczej. Nie wiem. Możliwe, że nie mam całej ligi, tylko miałem wybrane kluby pobrane, chociaż kto wie. Lopez, chociaż może to być, wiecie, trzeci strój i trzeci strój nie jest pokazany. Znaczy nie jest zrobiony. Robertson, Lopez, Delight. Zobaczę w sumie. Keita. Schmeichel. Był bramki. Znaczy na rzut rożny, o. Jednak się nie opłacało Schmeichela ustawiać na pierwszy skład, bo cena 6-2 nie powala. Generalnie zastanawiam się nad upomnieniami dla zawodników, którzy grali poniżej 6-3. Trzecia bramka niestety. To jest zakrawa o katastrofę. Gramy u siebie, gramy z Liverpoolem u siebie, a bramki tracimy jakbyśmy grali na wyjeździe jeszcze z zespołem. My byśmy byli w trzeciej lidze, a Liverpool by był w ekstraklasie. Ale tak mam z meczami, które nagrywam w cudzysłowie dla widzów, czyli mecze z zespołami, których kibicami są widzowie, więc jest taką dziwnie. Rozmowa motywacyjna. Okej, okay, tutaj wybór składu. Asertywny, agresywny. Okej. Okay. O właśnie, to jest kolejna zmiana, że teraz zmienili, że pokazuje kiedy grali spotkanie pod wynikiem. Przegrywamy niestety. Zobaczmy ten... Tak. Jakiś błąd jest ze strojem, bo są wszystkie stroje. Tutaj tam nie ma stroj, więc jakiś błąd był. Jest komentarza. Okej. Bez komentarza. Bez komentarza. Bez komentarza. Czy ostrzeżenia? Pomnienie oczywiście. Zgoda. Atmosfera w szatni oczywiście kiepska z racji takiej, że przegraliśmy w drobowym pojedynku, więc to jest logiczne, że atmosfera się pogorszy. Nie to. Tylko raport pomeczowy. Kosz grecza. Ostrzeżenia. Ty nie mogę ostrzeżenia, Diallo. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Oczywiście pewnie będzie tak, że znowu będą
zdenerwowani na mnie za to, że ich że udzielam ostrzeżenia oficjalnego związanego z ich słabą grą, ale kto wie. Mhm. Oburzyło się dwoje zawodników, Oneiroku, który jest dobrym zawodnikiem prawym, chociaż Sigurdsson jest lepszym, i Bernardinho, który jest napastnikiem, chociaż Sandro jest od niego lepszym. Nie, Kalieri nawet jest od niego lepszym, więc no. Dobra. Ja robię cięcie i spotkamy się przed meczem z Watfordem. Drobne zmiany będą w składzie, więc muszę się do tego przyzwyczaić. Mam nadzieję, że wygram z tym Watfordem, bo jednak jesteśmy niżej od niego wyżej od niego w tabeli, przepraszam bardzo. I kiepsko by było przegrać, ale zobaczymy. Dobra, tak wygląda skład na mecz z Watfordem. Znaczy, przynajmniej tak to będzie wyglądać. Szmajsel znowu usiądzie na ławce. Znaczy, teraz usiądzie na ławce. Chciałem powiedzieć znowu. Paulinho kupiłem w międzyczasie. No, mogę mu ustawić jego ulubiony numer. Okej. Jeszcze w międzyczasie był do kupienia jeszcze jeden zawodnik, ale nie kupiłem go z innych powodów. Właśnie kupując Paulinho, zabrakło mi pieniędzy. Nie obliczyłem sobie po prostu tego, że gdy nacisnę dwa razy akceptuj, to może mi jednego wyrzucić po prostu spoza kręgu kupna. Tak i żarliwie. Okej. Znowu w 2D, postaram się już w 3D te filmy robić z powrotem, bo to potem też wygląda jak wygląda. Kupiłem Paulinho, w 5 minuta już jest kontuzja jaka. Potencjalny uraz stopy, mam nadzieję, że tylko stłuczenie, a nie złamanie, bo... No, bo się zastrzelę. Niech będzie tak, bo tego zawodnika, który jest kontuzjowany, też nie chcę stawiać lekką kontuzję, albo lekką, ale kontuzjowany jest. Tylko sprawdzę tylko. Nie, on jest na rehabilitacji, dobra. Czyli miał poważniejszą kontuzję. Bo jest jeszcze był jeden zawodnik, który miał uraz stopy na 2-3 dni. Nie wiem, czy to on właśnie, ale... Ale nie pamiętam właśnie, ale zobaczmy. Patterson, tu jest Pereira, od Bruno i niestety tracimy bramkę w 16 minucie tego spotkania. Tak się zastanawiam, czy w 16? Po 16 żeśmy stracili, zobaczmy. Tak, w 16, bo 5 sekund po 15 minucie. Kalieri, Sandro, wyrównujemy po minutach. Jednej i paru sekundach, awansując z powrotem na swoje 10 miejsce, zobaczymy jak to wyjdzie później. Mam nadzieję, że się rozwinie ogólnie ten mecz i mój kanał, bo ostatnio narzekam na to, znaczy narzekam sam w sobie, bo o ile FMA oglądacie, to właśnie te inne produkcje są nieoglądane. Lerma strzela drugą bramkę w tym spotkaniu i już wygrywamy 2-1. To właśnie drugie, reszta produkcji jest nieoglądana, więc troszkę mi to tak przeszkadza. Nie że w 100%, bo tam jedno, dwa wyświetlenia, ale kurde, czasem jest zero wyświetlenia. Ja to nagrywam, nie mówię, że nie mam ochoty nagrać, bo mam ochotę nagrywać, ale nagrywam czasem to i potem nie mam sensu tego wstawiać, bo i tak będzie zero wyświetleń, więc... postaram się ogarnąć już kartę graficzną nową i mieć już mniejsze problemy przy nagrywaniu do nowych produkcji. Sekai, Lerma, Sekai Pereira, Lerma, Ney, Santander, ja lubię piłkę Pereira, wybijemy piłkę jeszcze Pereira raz, dyszytkowanie, wybijamy piłkę na szczęście Sandro. Skąd to takim Sandro był faulowany? Nie wiem. Ale straciliśmy piłkę Diallo, Ferguson, Bernardinho.
Kalieri. I co? I mamy rzut karny. Pauza. Chcę zmienić zawodnika. Nie mam kogo, czekajcie. A niech Sandro spróbuje. Niech spróbuje Sandro. Jeżeli nie strzeli bramki, to oczywiście zostawię wtedy już tak, jak powinno być z tym zawodnikiem. Strzelił 2-1. Druga bramka w tym sezonie. W tym spotkaniu. Siódma w tym sezonie. Dlaczego ustawiłem Sandro? Z racji takiej, że miał najlepszą ocenę z zawodników. Tych, których zauważyłem, bo widzę, że ten miał chyba jeszcze jeden zawodnik lepszą ocenę, chociaż nie wiem, czy to nie jest ocena już po tej strzelnej bramce. Tak żarliwie. Okej, tutaj kto jest do zmiany? Wojsko, taktyka. Ktoś jest do zmiany? Na razie nikt, więc zostaje tak jak było. Sandro, Kalieri, Lingard. Na ich ruku Kalieri, Sirgusom. Naprawdę, no. 3-1 wygrana z Watfordem. Daje nam 10. miejsce już pewne w tabeli. Zobaczyć to mogę w sumie w aktualnościach. Teraz mogę już teraz aktualności odpalić. Tak, mam 10. miejsce, 33 punkty. Bernardinho, Diallo. Kalieri, czwarta bramka. Diallo zaliczyła. Zostaje Kalieri, strzeli bramkę czwartą po rzucie rożnym, można powiedzieć, bo to jest jednak akcja wyłoniła się z rzutu rożnego. Nie bezpośrednio, ale nie bezpośrednio z rzutu rożnego strzeliliśmy bramkę, tylko właśnie po drobnej akcji, drobnym rozprowadzeniu piłki po rzucie rożnym. Pickford. Bernardinho. Sakai. Santander. Które? Patterson. Pereira. Przejął piłkę Lengard. Lerma. Pickford. Drobne nieporozumienie, ale na szczęście nie tracimy bramki. Pickford miał to samo nieporozumienie, co... Znaczy można powiedzieć... Po prostu źle wyszedł do piłki. Już bardziej nieporozumienie, ale źle wyszedł do piłki. Tak jak wtedy wyszedł źle do piłki Schmeichel. Przez to straciliśmy bramkę, w tym momencie nie straciliśmy bramki, co mnie cieszy. Pauza i zmianie zawodników. Tak, Diallo, będzie Vuklanović oraz Bernardinho, będzie Habs za niego i to jest koniec ze zmianami. Już 2 minuty, na 2 minuty wyjdą ci zawodnicy. 5 minut. W sumie, ponieważ jeszcze trzeba doliczyć to, co doliczył sędzia, czyli około 5 minut. Centurion, Ducure, Santander, Pereira. Wybija piłkę Pickford, ale jeszcze akcja się nie kończy. Sakai przejął piłkę. Kalieri i daleko od bramki. Bardziej takie wycofanie piłki, żeby nie stracić bramki w ostatnich minutach niż próba strzału, chociaż nie widziałem tego normalnie, tylko widziałem to z góry. I wygrywamy to spotkanie 4-1 po przegranej z Liverpoolem. Podnieśliśmy się po tej porażce zdrowotnej. Podnieśliśmy się po tej zdrowotnej porażce i wygrywamy 4-1. To spotkanie. Przy okazji, dobra praca trwa dalej, jesteśmy... Okej. No, jednak naciągnięcie wiązadeł, więc przyszedł i od razu kontuzja na 5 tygodni. Paulinho powraca do angielskiego futbolu. Grał w Tottenhamie odspór. Okej. Okej, dobra, w tym miejscu będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podoba. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka, że subskrybujcie mojego kanału. Ja wracam do was na mecz z Manchesterem United oraz Arsenalem, przeczytam Arsenal City z racji takiej, że Manchester City. I tak patrzyłem po prostu Arsenal i dopisałem City. I później Chelsea i Hull będą kolejnymi spotkaniami, ostatnimi już w lidze angielskiej w tym sezonie.
Tak więc w tym miejscu dokończę ten odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał, pamiętajcie skomentować nie tylko odcinka oraz subskrypcji mojego kanału, pamiętajcie też o polecenie tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, cześć, pa!